tym roku po raz pierwszy Święty Mikołaj odwiedził również seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie. Wielkie zdziwienie i wielka niespodzianka. Coś takiego, wspomnienie z dzieciństwa, to było bardzo wewnętrzne, serdeczne przeżycie. Dziękujemy za taką imprezę i życzymy zdrowia, zdrowia, łaski Bożej i sił do dalszej pracy z nami, członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z których niektórym zostało tylko, jak to się mówi, 13 lat do setki. To była niespodzianka, bo przecież nigdy nie sprawialiśmy Mikołajki i także nie oczekiwaliśmy. Było to bardzo przyjemnie. Człowiek tęskni za serdecznym słowem. Zabawie towarzyszyły występy zespołu On i Ona. Były znane baciarskie piosenki oraz tradycyjne kolędy. Nie zabrakło również lwowskiego tanga. Tak jakby na 10 lat im stało mniej i się bawili, siedzieli. Oglądałam te oczy, piękne oczy tych naszych seniorów. Te oczy wszystko pokazują. Na tyle im się podobało. Po prawie dwuletniej przerwie związanej z pandemią to spotkanie było szczególnie ważne dla seniorów. Praca nasza się nie poszła na marne, bo przyniosła radość i zadowolenie starszym ludziom. A Polacy mieszkający w Lwowie tak mało jej już mają. Nie mogą związać koniec z końcem finansowo. Także takie spotkania zawsze przynoszą radość i zadowolenie. Lwowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1994 roku. Obecnie liczy ponad 120 osób. Są to m.in. lwowscy pisarze, malarze oraz działacze społeczni. Żeby ktoś choć raz bałachnął ci nareszcie, tak po lwowsku szczerze, niech ci trafi szlak. Cicho! Panie Antku, niechże prawdę powie, gdzie najlepiej było nam we Lwowie. Panie Antku, pan on jest murowy, dokąd śpieszno zawsze nam do Lwowa. Człowiek tęskni za serdecznym słowem, zakochanym za najmilszym Lwowem. I choć lubi 2 miliony innych słów, jedno słowo wciąż ma w sercu lub tajemnie.